Dziękuję, panie marszałku. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izba, panie ministrze, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos i przedstawić nasze stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej. Obowiązujące w tym zakresie, w zakresie regulowanym tym projektem przepisy są z roku 1977 i jest czymś naturalnym, że były przygotowywane i regulowały tą sferę w zdecydowanie odmiennych warunkach gospodarczych, ale i społecznych. Implementowana tym projektem ustawa do polskiego porządku prawnego, czyli dyrektywa 2011/16/UE, przewiduje bardziej czytelne i precyzyjne zasady współpracy administracyjnej pomiędzy administracjami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. W projekcie proponuje się zmiany w zakresie procedur regulujących zasady wymiany informacji, a dotyczących wprowadzenie standardowych formularzy wymiany informacji oraz uznanie drogi elektronicznej za podstawową formę współpracy przy wymianie informacji, nowego określenia zakresu informacji podlegających wymianie z państwami członkowskimi. Za pewnymi wyłączeniami dotyczącymi współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w zakresie podatku VAT, CEU i podatku akcyzowego, nowy zakres obejmować ma wszelkie informacje, które mogą być istotne do celów stosowania i wykonywania przepisów dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochód jednostek samorządu terytorialnego. A oto kilka proponowanych zmian. Otóż określenie dodatkowych warunków korzystania z pomocy państw członkowskich przy doręczaniu pism. Obecnie jest tak, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może wystąpić do władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych z wnioskiem o doręczenie pisma organu podatkowego. Pod zapisami nowej dyrektywy wprowadza się zmianę polegającą na ograniczeniu możliwości wystąpienia do danego państwa członkowskiego z wnioskiem o doręczenie pisma do przypadków, gdy doręczenie, zgodnie zresztą ze stosowną regulacją opisaną w dyrektywie, osobie przebywającej na terytorium tego państwa nie jest możliwe lub gdy powodowałoby nieproporcjonalne trudności. Jednocześnie ustala się, aby w przekazywaniu obcej władzy wniosków organów podatkowych o doręczenie pism pośredniczył wyznaczony przez ministra finansów podległy mu organ podatkowy. Kolejna proponowana zmiana powoduje obowiązek natychmiastowego informowania organu wnioskującego o działaniach podjętych na podstawie wniosku o doręczenie adresatowi korespondencji. Dyrektywa stanowi, że przekazanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za pomocą zestandaryzowanych formularzy i kanałów komunikacji. Kolejna, według mnie istotna zmiana polega na tym, że wszczęcie i prowadzenie kontroli jednoczesnych nie wymagać będzie zawierania porozumień, a jedynie dokonanie uzgodnień i podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do konkretnej kontroli. Zmiana artykułu 305c powoduje, że nie tak jak dotychczas minister do spraw finansów publicznych może upoważniać generalnego inspektora kontroli skarbowej, dyrektora izby skarbowej oraz dyrektora urzędu kontroli skarbowej do wystąpienia do obcych władz o wniesienie, udzielenie informacji i udzielanie informacji, a jedynie takie prawo będzie miał wskazany w drodze rozporządzenia podległy mu organ podatkowy. W tym konkretnym przypadku, w tej propozycji czy projekcie ustawy przewiduje się, jest projekt rozporządzenia i przewiduje się, że będzie tym osobą dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Następuje zmiana również terminów udzielania informacji i dyrektywa określa maksymalny 6-miesięczny termin na udzielenie informacji oraz 2-miesięczny w przypadku, gdy organ posiada już żądane informacje. Dyrektywa wprowadza również obowiązek potwierdzania otrzymania wniosku w terminie 7 dni roboczych. Ulegają doprecyzowaniu zasady dalszego przekazywania informacji otrzymanych od obcej władz. Dyrektywa umożliwia zawieranie porozumień w sprawie przebywania przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów podatkowych i w urzędach kontroli skarbowych oraz ich obecność w toku postępowania podatkowego i kontrolnego. I może warto zauważyć, że proponowane rozwiązanie nie będzie wybierało skutków finansowych zarówno dla budżetu państwa, jak i
dla budżetu jednostek samorządów terytorialnych. A na zakończenie chciałbym przekazać informację, iż Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za przekazaniem projektu do dalszej pracy w Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.